Walczyłeś już z nimi, prawda? No jasne. Wiem, co kombinujesz. Próbujesz grać mi na uczuciach, licząc, że cię oszczędzę. Próbuję tylko pomóc. Nie trzeba powtarzać błędów w przeszłości. Nie muszę znać twoich błędów. Popełniam dość własne. Dzięki. Każdy tak chętnie udziela mi rad. Tak jakby ktokolwiek z was w ogóle mnie znał. Największą stratę w życiu poniosłam przez ciebie, bo ratowałeś mnie, choć wyraźnie się temu sprzeciwiłam. To była moja rodzina, mój problem. Baldur nie był idealny, ale był moim synem. Wiem. Wiesz? Myślisz, że masz jakiekolwiek pojęcie o bólu po stracie dziecka? Tak. Mam. Miałeś dziecko? Przed Atreusem? Co się stało? To było dawno. Nieważne. Niepotrzebnie pytałam. Wale, pierdolna! Odrzę im tak! To groźne stworzenia! Tylko zwykle bronią terytorium! Powodzenia! Come on.
Dostać się do tej strażnicy. Pójdziemy drogą przez dolinę. Tędy. Znam historię twojego syna. Opowiem ci więc o mojej córce. Na rozkaz okrutnego boga zniszczyłem wioskę, ale to był podstęp. Nie wiedziałem, że jest tam moja żona i córka, póki ich krew nie spłynęła mi po rękach. Poprzysiągłem w zemstę. To... coś potwornego. Odpłaciłem się, przelewając morze krwi i spaliłem Olimp do gołej ziemi. Ale to nie zmazało winy. Może zdołasz mnie zabić, Freyo, ale nie dać tu ukojenia. Może to nie ukojenia szukam. Ilekroć cię znajdowałam, dlaczego nie chciałeś ze mną walczyć? Każdy wynik oznaczałby klęskę. Co to niby znaczy? Nigdy nie życzyłem ci źle, Freyo. Pomogłaś nam. Ocaliłaś Atreusa, gdy zachorował. Nie chciałem żyć ze świadomością, że cię zabiłem. Ani zginąć z twojej ręki. Aha. Słyszysz to? I to tak blisko wioski. Ich śpiew sprawia, że ich sojusznicy stają się niepokonani. Nie przepuszczą cię, dopóki nie zabijesz nigdy! Bawiliśmy się na tutejszych polach. Wieczorami podkradaliśmy pod miodowy z wielkiej sali. Kiedy przychodziły żniwa, tańczyliśmy i ucztowaliśmy do świtu. Wszystko było takie proste. Dlaczego musiałam tu wrócić? Przypomnieć sobie... Niech Freya będzie silna. Niech zawsze nas chroni. Jak się kiedyś mówiło. Możesz przejść tędy, zobacz!
Słyszę wrogów w środku. Przygotuj się na walkę. O domu. Ciesz się, że miałaś dom, który ciepło wspominasz. Wsparcie zabierano nas z domu i wykopywano metodą Agogę. Maszerujesz albo padasz, walczysz o ochłapy, albo umierasz z głodu. Starsi bili nas, póki trzymaliśmy się na nogach. Nocami wracaliśmy do domu sami, albo padaliśmy ofiarą wilków. Tak powstają Spartanie. Rośliny zachowują się jak plugawe pale, które dzięki temu znaleźliśmy na podkurzu w Midgardzie.
Wiesz, sądząc po tym, jak wychowuje się Spartan, nic dziwnego, że jesteś, jaki jesteś. Takie było twoje przeznaczenie. Przeznaczenie można zmienić. Też tak myślałam. Kiedy normy zdradziły mi los syna, chciałam go zmienić. Sam wiesz, jak to się skończyło. Normy, boginie losu. Zgadza się. Podważanie przepowiedni jest ryzykowne. Rośliny zachowują się jak plugawe fale, które wieki temu znaleźliśmy na przedgórzu w Midgardzie. Wiesz, sądząc po tym, jak wychowuje się Spartan, nic dziwnego, że jesteś, jaki jesteś. Takie było twoje przeznaczenie. Przeznaczenie można zmienić. Też tak myślałam. Kiedy Norny zdradziły mi los syna, chciałam go zmienić. Sam wiesz, jak to się skończyło. Norny, boginie losu. Zgadza się. Podważanie przepowiedni jest ryzykowne. Atreus zgodziłby się z tobą w kwestii przepowiedni. Ślepo wierzy w proroctwo gigantów. Znika na dwa dni, próbując dowieść, że jest ich czempionem, który ma walczyć na Ragnaroku. Co? Znam wszystkie przepowiednie. Żadna z nich nie mówi o czempionie gigantów. Groa ją zataiła. Ten czempion ma ocalić światy w czasie Ragnaroku. Tylko Asgard upadnie, a Odyn wraz z nim. Więc przez cały ten czas, mimo obsesji na punkcie Ragnaroku, Odyn nie wiedział najważniejszego. Dobra robota, Groa. Atreus nie będzie pionkiem przepowiedni. Sprzeciwiasz się przeznaczeniu? Mimo, że czeka was zwycięstwo? Nie poprowadzę syna na wojnę. Nie jest Spartaninem. I niech tak pozostanie. Ty prawisz mi o ochronieniu dziecka? Czyż moja tragedia nie jest wystarczającą nauczką? Walcząc z przeznaczeniem nigdy nie wiesz, kiedy zjawi się ktoś, kto położy nas. Może z jednej z tych wysepek zdołasz popchnąć kaganek pod lepszym kątem. Przejdźmy przez ten most.
Co to wojna i znam jej koszt. A ja nie? Mało zapłaciłam za jej koniec? Rozejrzyj się, Kratosie. Oto skutek braku walki z prawdziwym złem. Kapitan Odyna. Uważaj. Anskutar Asgardar. Vita Vakirnauda! Czy mi na 10 poświęconych komunałów? Może byś się tak zamknął i zajął zabijaniem, co?
Chodźmy wreszcie! Więcej, że mam zabijać. Słucham? Zabijam, żeby chronić syna, pomagać przyjaciołom, ale nie będę niczyim potworem. Już nigdy. Straciłeś prawo wyboru. Masz u mnie zbyt wielki dług. Dług nie gra tu roli. I tak bym ci pomógł. Tak wiele mi odebrano, a ja mam po prostu o tym wszystkim zapomnieć? Ruszajmy. To tuż za tymi drzwiami. Jesteśmy. Czuję źródło magii, które zatrzymuje mnie w Midgardzie. Co to za miejsce? Mój dom. Tu się urodziłam. Czekaj. Coś tu nie gra. Opinbera. Korzenie drzewa świata, spętane przeklętą mocą Odyna. Więc to tak. No, dalej! Leo! Nidhogg! Ten stwór należy do Odyna? Nie! Wskaże korzeni z Drasilu. Gdziekolwiek są, plan właśnie na to liczy. Nie odpuszczaj! Muszę dostać się do korzeni! Skupiła na tobie uwagę! Nie strać jej! Przywapiał! Nie pozwól, by skryła się w szczelinie! Yeah!
Nie stój tam! Nadal stoi mi na drodze! Muszę dostać się do korzeni! Próbuj!